Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym już bodajże chyba czwartym odcinku z gry Never Alone. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jeżeli dobrze pamiętacie, udało nam się wydostać z wieloryba, jednocześnie udając się do wioski. Także słuchajcie, mamy kolejne świadectwo kultury i to jest świadectwo numer 14, więc zostaje nam naprawdę bardzo, bardzo mało miejsca do... bardzo mało świadectw kultury nam jeszcze zostaje, także zaczynamy wysłuchiwać wspomnienie Wyspa Kinga. Big Timid, Little Timid and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Okej, słuchajcie, także wysłuchaliśmy sobie tutaj mowy odnośnie właśnie wyspy Kinga, ale my idziemy oczywiście dalej. Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że mniej więcej na wyspie takiej podobnej do wyspy Kinga oczywiście się znajdujemy. Wiem co teraz będzie. Tak bardzo wiem co teraz będzie, no ale to wy zobaczycie to za chwileczkę. Tamme nunaqek innit kingaanyaqsu tainnaptaq pingavlugo ibiaqsiaqluulu aimaqbiatu. No i ebuo. Słuchajcie, natomiast tutaj jak widzicie zaczyna nam się rysować już na horyzoncie zorza polarna, ale to nie będzie taka typowa zorza polarna. Zaraz wam powiem i zaraz zresztą zobaczycie, co będzie to oznaczać dla nas. Dobra, przeskoczmy sobie na drugą stronę i idźmy oczywiście dalej. Hop. 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 Dobra, złapaliśmy się. Słuchajcie, ja za pierwszym razem tutaj niestety tak spierdzieliłem sobie. Niestety za każdym razem spadałem, bo miałem mały problem z trafieniem w przycisk, tak wiem. To jest bardzo dziwne, ale tak miałem. Dobra, teraz tak. Tutaj będzie, o ile... Tak, upiorna zorza polarna... aha, dobrze, tutaj słuchajcie, trzeba było, o ile dobrze pamiętam, chyba przenosić... No, Nuna, łap. A tak, tutaj musimy dla naszego lisa przenieść skrzynkę, do której jest podpięta właśnie platforma, tylko że niestety możemy ją przenieść tylko tutaj i to trzeba zrobić w miarę szybciutko. Hop. Okej. Słyszę w ogóle sowę, więc będziemy mieli zapewne kolejne świadectwo kultury za chwilkę. Dobrze, i słuchajcie, teraz tak. Kolejna rzecz, którą trzeba zrobić bardzo, bardzo szybko i mam nadzieję, że nam to wypali. Mianowicie trzeba wskoczyć na skrzynkę i wskoczyć wyżej. Aha, tylko że liseł tego nie zrobi. Chociaż, czekajcie, jakbyśmy skoczyli tak i spróbowali się wdrapać na górę, może byśmy dali radę. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Bo teoretycznie wydaje mi się, że chyba... A i tak, damy radę, super. Dobra, to idźmy dalej. Tu będziemy mieli kolejną sówkę. Zorza polarna. Także obejrzyjmy się sobie i to jest 18 świadectwo kultury. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will
Just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football. And that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was. Tak, moi drodzy, słuchajcie, dokładnie teraz powinny zaraz nam się pojawić właśnie te dzieci z Zorzy Polarnej, czyli te duchy, których no niestety, o właśnie są, które stety czy niestety musimy unikać. Dobra, Lisę, chodź. Nie, 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 zostaw mnie. O kurde, złapie nas, szybko, szybko, nuna. Coś czuję, że nas złapie zaraz. A nie, nie złapało nas, okej, super. Na szczęście się udało. Dobra, teraz tak, tutaj w ogóle też jak widzicie mamy jakby... taką smugę, gdzie widzimy teoretycznie jak one latają, ale i tak trzeba dokładnie sobie poogarniać co, jak, kiedy, gdzie i za ile. Teraz tak, tutaj Lisę musimy wejść na górę, Nuna niestety musi na chwileczkę zostać na dole, ale... tutaj będziemy mieli jeszcze jedno świadectwo kultury, które... Aha, no i właśnie nas złoża, złe dziecko złapało i będzie grało naszą głową w piłkę. Ale to nie o to chodzi. Czekajcie, zostajmy sobie może Nuną tutaj, bo na razie to jej tutaj akurat jej nic nie grozi, a ja i tak muszę spowodować... O właśnie, to musi nam spaść na dół i dzięki czemu będziemy mogli się przetelepować na drugą stronę. Tylko tutaj chyba też ogólnie schrzanie? Nie, tutaj nie schrzaniłem. Dobra, chodź Nuna na górę. Okej, okay, tutaj musimy się rozbujać, ale to wiecie, tak na tyle, żebyśmy dali radę skoczyć, natomiast żeby nas nie złapała Zorza Polarna. Hop! Złapała nas! Tam jest, słuchajcie, świadectwo kultury, jak zauważyliście, więc w sumie dobrze by było, gdyby udało nam się je oczywiście zdobyć, bo chciałbym wam wszystkie te świadectwa kultury pokazać. Szkoda w sumie też, że skasowałem tego mojego save'a, bo w sumie gdybyśmy ewentualnie, w razie gdybyśmy czegoś nie znaleźli, to ja bym wam wszystkie te świadectwa kultury pokazał, bo one są naprawdę całkiem spoko. Dodatkowo też, słuchajcie, planuję standardowo zrobić ten dodatek Fox Tales, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Dobra, słuchajcie, pierw to my musimy się naprawdę mocno... O, dobra, mamy świadectwo kultury i już możemy sobie bez problemu zejść na dół. Dobrze, także mamy 19 świadectwo kultury, miesiąc nocy, czyli to zapewne będzie odnosiło się dni nocy polarnych, także zaczynamy. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up. And it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close, and white objects looked very far.
Czyli dokładnie. Dni i noce polarne. I słuchajcie, mam wielką nadzieję, że za chwileczkę zdobędziemy sobie oczywiście następne świadectwo kultury. Chociaż w pierwszej kolejności musimy oczywiście uciec przed dziećmi zorzy polarnej. Mam tylko nadzieję, że oni mnie tutaj nie złapią. O, widzę, że chyba też zaczyna jako tako wiać nieco mocniejszy wiatr. Aha. Czyli tutaj będziemy mieli równoważnie. Dobrze, ale tu będzie nam na pewno potrzebna Nuna. Bo widzę, że musimy i tak ogarnąć sobie skrzynkę na platformę. Dobrze. Aha, i tu musimy wejść górą. Oczywiście pamiętając, żeby nas nie dopadła. Dobrze, na szczęście nas nie dopadło. Aha, czyli tutaj i tak będziemy potrzebowali Liska. Dobrze. I teraz tak, teoretycznie... Oj, nie. Aha, czyli to tędy musimy przejść. Dobra, mamy to. I tutaj też jest nam potrzebna Nuna, ale mamy... Ajajaj, spadliśmy. Ale mamy linę, więc będziemy mogli ją sobie tutaj spuścić. Hop. Dobra, Nuna, i teraz chodź. Mam tylko nadzieję, że nas nie złapie to dziadostwo, że zdążymy wejść... Wiecie, w odpowiednim czasie. Ale widzę, że bez problemu. Dobrze, i teraz tak. To bodajże chyba trzeba było jednak zrzucić w tą stronę, o ile się dobrze orientuję. O tak. Jak najbardziej. Żyjemy tam? Żyjemy. Nie jest, nie ma źle. Dobra, Lisie, chodź. No, jeszcze troszkę. No i super, dobra. I słuchajcie, i teraz możemy bez większych przeszkód przedostać się dalej, tylko żeby... O, patrzcie, widzicie, lis ogarnął, że możemy zostać złapani. Dobra, Nuna, zaczekaj tam chwilę. Teraz chodź. Jajajajaj, czekajcie, czekajcie, dobra. Czyli teraz możemy przejść. O, wow, wow, ojojoj, czekajcie, bo tutaj się nam to Holender rusza. Chodź, Nuna, szybciej, 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 szybciej. Damy radę. W ogóle zaczynam słyszeć coraz mocniejsze wiatry. Zbliżamy się ogólnie chyba właśnie do teoretycznie końca gry. Chociaż nie, to jeszcze nie będzie koniec gry. O ile dobrze pamiętam, tutaj będzie jeszcze... O, wow, wow, wow! Ale nas wydziupało stąd. Dobrze, jesteśmy, słuchajcie, na górze. Czy Nuna właśnie Nuna nam spadła. Dobra. Dobra, słuchajcie, czyli ja oszczaję. To trzeba wszystko zrobić w jednym dobrym momencie. No właśnie. Tylko że tak, teraz mi Nuna spadła, więc mam dziwne wrażenie, że ona nie będzie w stanie tam przeskoczyć. A nie, jesteśmy w stanie złapać się tutaj, okej. Okay. Dobra, chodź, Lisek. Okej, okay. Teraz to powinno nam spaść ładnie. I teraz dzięki temu Nuną będziemy mogli sobie przejść dalej, fajnie. Przy okazji też staram się nasłuchiwać, czy nie będziemy mieli tutaj gdzieś sowy, ale na szczęście nic nie słyszę póki co. O, fuck, właśnie, tutaj trzeba pamiętać, żeby uważać na wiatr. Tu musimy mieć ten wiatr z drugiej strony. O, cholera. Aha, dobrze, czyli zaczynamy, ale wiecie co, ja może wezmę Lisa. No właśnie, to jest to.
Tutaj trzeba, słuchajcie, naprawdę dużą, bardzo dużą uwagę zwracać właśnie na wiatr, bo w innym wypadku niestety możemy pożegnać się z dalszą rozgrywką. I z tego co pamiętam, tutaj też parę razy udało mi się wpaść na tyle, że... No właśnie. Na tyle, że był po prostu koniec. Dawaj, Nuna, dasz radę. Dobra, teraz poczekajmy. Niech ten najmocniejszy wiatr przeminie. Dobra. Tutaj ogólnie, nie wiem czy zauważyliście, tam na górze jest platforma, ale my do tej platformy nie mamy jako takiego dostępu. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera, o cholera, ale nie, dobra, to o to chodzi. Jedziemy! No i super. Na szczęście przeskoczyliśmy, także nam się poszczęściło. Dobrze, i teraz tak. Teraz jest ważna czynność. Musimy sterować zarówno lisem, jak i Nuną tak, żeby właśnie duchy nam się pokazywały, a my żebyśmy mogli bez większych przeszkód przez nie oczywiście przejść. Także teraz lisek nas powinien poprowadzić. Wiecie, gra jest ogólnie jako tako przeznaczona też dla dwóch graczy, więc w dwójkę gra się naprawdę, powiem wam szczerze, ciekawie, bo ja grałem z bratem i mogą to potwierdzić. Zły człowiek przyszedł. Nie oddam ci Bolasa. No i go zabił. No niestety. Ale spokojnie, spokojnie. Nie płaczcie jeszcze. Powiem, że ta gra jest naprawdę w niektórych momentach tak smutna. Niak alang ng kone magit kesak naga tenay tuak at ramik. Tak, moi drodzy, lis z martwych wstał, jakby to powiedzieć, dzięki czemu możemy nim sobie latać i teraz tak na dobrą sprawę będzie zupełnie inna już gra, ponieważ jak widzicie jesteśmy... O, proszę, znalazłem sowę. Jesteśmy w chwili obecnej w jakimś lesie, także mamy 20 świadectwo kultury, duchy zwierząt. We are taught that there's no hierarchy. It's not everything else and then man, you know, humans on top. And they're separate from everything. We're taught that everything is equal and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people.
And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Fajne są, słuchajcie, te historie. Naprawdę one są tak fajnie powiedziane, tak fajnie w ogóle cała gra jest przedstawiona, że naprawdę mega, mega, mega. Dobrze, teraz właśnie za pomocą naszego lisa my mamy kolejną nową funkcję, mianowicie możemy za pomocą właśnie naszych mocy duchowych, jak widzicie, przeciągać platformy i inne rzeczy. Dobra, tego tutaj nawet nie jesteśmy w stanie przerzucić. Może tak. Pierw ogarnijmy sobie lisem. O, właśnie. Czekajcie, mogę to troszeczkę niżej zniżyć? Nie mogę, ale będziemy mogli nuną przeskoczyć. Super. Dobrze. I teraz, słuchajcie, tutaj dopiero będziemy musieli uważać, dlatego że musimy sobie to w taki sposób ogarnąć, żeby lisem też nie za daleko odlecieć. Bo niestety, jeżeli nim odlecimy za daleko, nie będziemy mieli możliwości totalnie zapanować nad tym, co się stanie z nuną, przez co ona może niestety, słuchajcie, no nie ukrywam, że spierdzielić się po prostu na dół. Teraz tak. Jeżeli dobrze pamiętam, o właśnie, słuchajcie, tutaj jest sowa, którą zgarnę? Nie zgarnę, tutaj będziemy musieli ją chyba, o ile dobrze pamiętam, tą sowę będziemy mogli zgarnąć dopiero w późniejszym etapie rozgrywki, co mam nadzieję oczywiście, że nam się uda. No dobrze, to nie miało tak wyglądać. Hop. Teraz tak, pierw ogarnijmy. Nie, Nuna! Aha, przeżyłaś, super. Dobrze, mamy kolejnego ducha, także sprowadźmy go do Nuny. Dobra, przeskoczone. Widzę, że już troszeczkę lepiej mi, słuchajcie, idzie z tym bolasem. Już się bałem, że będzie mały problem, jeżeli chodzi o moje strzelanie mojego cela, ale nie jest źle. Dobra, z powrotem przyzwaliśmy ptaka. No, chodź, chodź. Przeskoczymy? Przeskoczone. Bez problemu. Słyszę tutaj nadal... Oj, czekajcie, bo tutaj coś mamy do zniszczenia. Aha, czyli tutaj mamy platformę dla Nuny. Tylko teraz tak, czy ja jestem w stanie zejść niżej? Niestety nie zejdziemy niżej jako tako. Czekajcie, czy ja mogę tą platformę jeszcze niżej ogarnąć? Nie. O! Proszę, przyleciał do nas ptak. Także na tą... Oj. Spierdzieliłem. Tak bardzo spierdzielić trzeba być mną. No, wietrze wiej. To czekajcie, to w takim razie tutaj może gdzieś... O, właśnie jest ptasior. Dobra, teraz poczekajmy chwilkę, aż przestanie wiać. Przestało. Hop. Dobra, teraz zapewne do góry. Słuchajcie, spokojnie, jeżeli chodzi o tamtą sowę, to myślę, że za chwileczkę uda nam się ją jakoś ogarnąć, bo jak ja pamiętam, to chyba była taka później możliwość.
Dobra, teraz nuną na dół. Tu musimy, widzę, rozwalić ten lód. Oczywiście standardowo będę mieć problem. Słuchajcie, to rzucanie tych bolasów jest po prostu komiczne. O, trafiłem, nice. Teraz tak, na razie weźmy może bolas w tą stronę, bo chciałbym zobaczyć, czy... O właśnie, zobaczcie, mamy ptaka. Tylko, że... Ja chyba tam nie przeskoczę, ale spróbujmy. O! Dobre. Najśmieszniejsze jest to, że Nuna teoretycznie tego ptasiora powinna złapać, ale nam go nie złapała. No dobra, trudno się mówi. I nie wiem, czy wiecie, ale chyba właśnie lód, ten lód, który mieliśmy do zrobienia, ogarnąłem, żeby było śmieszniej. Dobra, może tak. Na razie spróbujmy zjechać niżej. Sprawdzę tylko, czy możemy ewentualnie tutaj się jakoś... A, czyli tu możemy się jednak wygiąć w tą stronę. I zobaczcie, tutaj nam przyleciał ten ptak, który on tutaj cały czas teoretycznie jest, aczkolwiek mogę go przyciągnąć bardziej, a platformę jestem w stanie przyciągnąć. Nie, słuchajcie, ani tego przyciągnąć w stanie nie jesteśmy. No trudno. A zaraz, czekajcie, właśnie, bo tutaj przecież odblokowaliśmy przejście dla duszy. Może ta dusza nam coś pomoże. Chodź, dusza, nie uciekaj. I co teraz? Aha, czyli tutaj nam się pojawił... Aha, czyli to nas dalej teoretycznie wiezie. Dobra, teraz tutaj... I teraz powinniśmy móc... O właśnie, teraz nam się pojawił kolejny ptak. I możemy przeskoczyć sobie na tą platformę tutaj. Teraz tak. Ojojojojoj, wróć Nuna. Tutaj słuchajcie, musimy przeskoczyć jeszcze na drugą stronę, ponieważ tutaj właśnie jest... A przynajmniej powinna być ukryta, czego nie jestem w stanie dostrzec. Oj, wiecie co? To jest dla mnie zagadka, ponieważ tutaj powinienem być w stanie ogarnąć... Ha! Tam jest, słuchajcie, świadectwo kultury, którego ja już w chwili obecnej chyba raczej nie jestem w stanie nawet zdobyć. Spróbujmy się zabić. Może nas zrespi na górze. Ale jest dziwne, bo powinna kamera mi, wiecie, zatrybić. Tylko, że niestety mi nie zatrybiła, co jest bardzo dziwne, no ale to już trudno. Mam nadzieję, że teraz kamerka zatrybi i ogarnie, że ja tutaj chcę przejść. Ajajajajaj, moment. Zawiewa nas. Oj, proszę, i mamy, słuchajcie, świadectwo kultury. Ponowne narodziny i nadawanie imion. Także sprawdźmy sobie już 21 świadectwo kultury w grze Never Alone. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death, the feeling is that when our Anirinir returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "hi, Appa," or "hi, little mom," or "hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants, every year flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again.
Czyli słuchajcie, to jednym słowem wierzyli najprawdopodobniej w reinkarnację, tak? No bo inaczej jako tako się tego opisać nie da. Dobrze, teraz tak. Mam tylko wielką nadzieję, że uda nam się przeskoczyć na coś, co tu powinno być. Oczywiście, że mi się nie udało przeskoczyć za wcześnie, nie poczekałem. Dobra, może tak. Pierw zobaczmy tutaj, co Liz dla nas ewentualnie może tutaj coś ogarnie. Chociaż nie widzę, żeby tutaj coś było. Dobra, Lisie, czy ty tutaj coś widzisz? Chyba nie. No musimy tutaj chyba tędy... O kurczę. Albo, wiecie co, możliwe, że tutaj możemy skoczyć tylko i wyłącznie z góry. I to by się w sumie zgadzało, bo z góry teoretycznie mielibyśmy dalszy... Aj, Liz, zapomniałem. Wiecie, mielibyśmy teoretycznie nieco dalszy zasięg. Z tego, co tutaj widzę też czasowo, to powinniśmy już kończyć właściwie odcineczek. Ale kurczę, gra mi się tak fajnie, że jeszcze trochę może sobie ogarniemy. Dobra, słuchajcie, przeskoczyłem. I chyba tutaj będziemy może kończyć. Tak, moi drodzy, w tym miejscu myślę, że sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Także jeżeli odcinek z Never Alone wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie na Facebooki, Instagramy, Twittery. Inne social media, linki macie oczywiście w opisach do filmu. A my widzimy się już w następnym odcinku z Never Alone już niedługo. Także ja wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa.